Wyszyński. Od dawna mówię, że nie wystarczy pożyczanie pieniędzy z zagranicy, bo Polsce jeszcze chętnie pożyczają. Są narody, które nie odmówią nam pomocy, ale cóż z tego, jeżeli my naszą ufność będziemy pokładali w pożyczkach, a nie będziemy rzetelnie, uczciwie na własnej roli pracowali. Polskę dzisiaj przenika dreszcz niepokoju i lęku o to, co będzie. Pamiętajmy jednak, że jesteśmy na terenie własnej ziemi, własnej ojczyzny, we własnym narodzie, kraju i państwie. Od nas więcej zależy, aniżeli od zamiarów i planów ludzi, może dla nas nieżyczliwych i nieprzyjaznych. Największym dobrem, łaską jest to, że jesteśmy u siebie. Mówimy mową ojczystą. Możemy modlić się w świątyniach, wołać do Boga. Możemy pracować nie jako niewolnicy, ale jako wolni we własnej ojczyźnie. To jest łaska i o tę wielką łaskę musimy zawsze troszczyć się, zabiegać i bronić jej pracą i modlitwą. Jesteśmy u siebie, we własnej ojczyźnie. Mamy więc prawo we własnej ojczyźnie czuć się swobodnie. Mamy prawo czuć się jak u siebie w domu. Tutaj, na polskiej ziemi, my jesteśmy gospodarzami. Do nas należy decydować o takim czy innym kierunku naszego życia i bytowania. Od tego bowiem zależy suwerenność narodu, pisał kardynał Stefan Wyszyński.